Wrzesińskie obiekty sportowo-rekreacyjne przez dwa dni były areną zmagań siatkarzy plażowych, którzy rywalizowali w turnieju Grand Prix Polski, będący jedną z eliminacji Mistrzostw Polski. Zgodnie z przewidywaniami zwyciężyła para Grzegorz Klimek-Dominik Witczak, która w finale pokonała duet Tomasz Sińczak-Rafał Matusiak. Trzecie miejsce zajęła para Patryk Fogiel-Tomasz Wieczorek. Panie Dominiku, byliście faworytami turnieju, ale w finale nie było łatwo. No nie było, w szczególności, że chłopaki naprawdę Rafał z Tomkiem zagrali pierwszego seta bardzo dobrze. My próbowaliśmy zacząć zagrywką dosyć ostro, zrobiliśmy dużo błędów, a oni praktycznie każdą piłkę przyjmowali i kończyli. Także w pierwszym secie zagrali naprawdę bardzo dobrze i myślę, że stąd wyraźna ich przewaga. Potem było widać, już w tych ważnych momentach udało nam się albo utrudnić przyjęcie, albo zagrać bezpośrednio asa. No i myślę, że to się mocno przyczyniło do tego, że wygraliśmy cały mecz. Panie Grzegorzu, kibice Kryspolu z wielką sentymą wspominają czas, kiedy pan grał w klubie. Co się zmieniło przez te dwa lata? To znaczy, miłość do siatkówki na pewno pozostała i to się nigdy nie zmieni. A zmieniło się tyle, że zajmuję się w tej chwili siatkówką plażową, no, tylko i wyłącznie. Na co dzień pracuję z młodzieżą w Polskim Związku Piłki Siatkowej, a prywatnie próbuję coś z Dominikiem tutaj zwojować na polskich plażach. Słabo w turnieju spisali się zawodnicy z Wrześni. Dziewiąte miejsce zajęła para Jakub Więcek, Mateusz Igleski. O przyczyny regresu wrzesińskiej plażówki zapytaliśmy Jakuba Więcka. No trudno powiedzieć, no wcześniej jak grałem z Marcinem, to faktycznie byliśmy tam blisko tej czołówki, później się rozeszliśmy, Marcin miał kontuzję, ja miałem grać z jego bratem, stało się tak, że po prostu on pojechał do Anglii, nie mogliśmy za bardzo trenować, no i tak jakoś to się skończyło w tym czasie, no a teraz no, troszeczkę więcej obowiązków przybyło i nie ma czasu, żeby ich potrenować i na tą plażę, żeby pojeździć tak naprawdę. Następców nie widać? No, pojawiają się co jakiś czas, no ale jakoś na tych etapach juniorskich to się wszystko kończy i dalej nie mogą wystartować za bardzo chłopacy. Wrzesiński turniej był przygotowany bardzo profesjonalnie. To jednak nie przyciągnęło licznej grupy kibiców. W porywach było ich ledwie 200. Michał Makowski czeka, 7-7. Może dlatego, że piękna pogoda i siedzą w domkach wokół Wrześni. Nad jeziorami w Skorzęcinie, w Powidzu i trudno było ich przyciągnąć. Druga rzecz, że basen, który byłby, gdyby był otwarty, myślę, żeby przyciągnął też sporą część kibiców wolnych w tej chwili. Gmina Września na organizację turnieju wydała 30 tysięcy złotych. Powiat wrzesiński dołożył kolejne 4,5. Czy warto promować się przez siatkówkę? Promocja to jedno, a drugie to, że siatkówka jest chyba jedną z nielicznych konkurencji sportowych, która we Wrześni cieszy się jakimś tam mirem, tak ze strony kibiców, jak i zawodników. Mamy wszak drużynę kobiecą, męską na hali, grają zawodnicy na plaży, na piasku i myślę, że to warto, żeby wokół tego się coś działo, bo inaczej bez tego trudno później o dobrych zawodników. Jeżeli nie widzą, jak grają najlepsi, to trudno się do kogoś później przymierzać. Na koniec kilka ciekawych zagrań z finału. W strojach niebieskich para Klimek-Witczak, czerwonych Sińczak-Matusiak. Potężna zagrywka, bez problemu jednak Sińczak, Tomek Sińczak! 8-8! Grzesiek Klimek, bardzo mocno, dobrze ustawiony był do tego Sińczak, teraz Witczak. Dominik Witczak. Dobra zagrywka Matusiaka, ale już w ataku Grzesiek Klimek, dobrze ustawiony z tyłu. Tomek Sińczak, broni jego atak z kolei Dominik Witczak. Dominik Witczak.
Zablokowany atak Sinczak, a tam próbował sytuację. Właśnie szedni Sinczak, zobaczymy. Rozpoczyna Grzesiek Klimek. Nic się nie zmieniło po przerwie, 6-0. Z tej strony nie gorszy serwis, gonią piłkę trochę Bitczak i Klimek. Po tej zagrywce można było właśnie... Dobrze się ustawił do tej piłki, Sinczak, nie koniec akcji, nad rękoma Bitczaka, tam dobrze, gdzie się Klimek. Teraz on! Dobrze broni te ataki Klimka, Steu Sinczak będzie musiał poprawić. Podbija do piłkę, prawie zdążył Rafał Matuszak. Tym razem lżej. Na Matusiaka popatrzył, gdzie tam będzie Big Klimek, dobrze ustawiony Grzesiek. Matusiak blokuje atak Bitczaka, zdążył Sinczak, ale...